czekam jeszcze, aż przeminie z wiatrem ten statek kosmiczny. Okej, mamy... Myślę, że mamy wystarczająco zdrowia, żeby przetrwać atak sprężynowców. Tych dwóch tam na sprężynach. No, nie jestem pewien, czy gdzieś tu była jakaś zapkola. Chyba nie. Otóż będziemy musieli przetrwać z takim zdrowiem, jakim dysponujemy w tej chwili. No, pomoże nam na pewno ta tabletka dopingująca. O, widzicie? Nawet nie zdążył zaatakować. No temu się udało. Ale nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Idziemy naprzód. No i to jest jeden z tych momentów, gdzie trzeba będzie trochę czasami czekać. Na to aż te głazy idealnie się ustawią, żebyśmy mogli przez nie przejść bezpiecznie. Okej, kolejny kłaz, ty już nie masz żadnej filozofii. Okej, tutaj zapiszę grę, bo znowu nie wiem, czy mnie pamięć zawodzi, czy nie. Ale teraz musimy odpowiedni sposób nacisnąć te przyciski z jedynkami. Ale najpierw odbył się ten przełącznik żółty. I teraz idziemy na ten z prawej strony. I cały czas na ukos. Teraz cały czas idziemy pod ukos. Na kolejne przyciski. No i na ostatni, który nas ubezpieczy ostatecznie przed kulą, która nas ścigła. Okej. Tutaj dawam kolejną ważną radę. Tutaj twórcy zastosowali naprawdę nieczysty trik. Naprawdę tanią sztuczkę. Otóż pod jednym z tych kryształków lodu kryje się dopasny widzialności potrzebny do przejścia pomiędzy tymi grantami z łopatami. No, oprócz ostatniego, przy nim ten dopalacz przestanie działać. Ale nie o to mi chodzi. Otóż, teraz może się zdarzyć, że rozwalając te kryształki, ten grant, tak, ten tutaj grant, poza naszym zasięgiem, może nas atakować. A pamiętajcie, że kule z hełmu ze spluwą zapierają pół zdrowia, a my widzicie, już mamy mniej niż pół. Widzicie, jesteśmy w jego zasięgu. Tak, zasięg tej broni jest naprawdę ogromny. Nie lekceważcie tego granta. Może was ubić, kiedy się tego najmniej spodziewacie. Więc patrzcie, kiedy niszczycie wszystko. No, szukam jeszcze tam koli, możecie przydać. Okej, to była ta zapkola. Pamiętałem, że była. Okej, to był właśnie ten dopalacz niewidzialności, ten nagrobek. Okej, trzeba przejść oczywiście tak szybko, jak tylko możliwe. I widzicie, moje słowa się potwierdziły. Nasz dopalacz przestał działać przy tym grancie z łopatą. Zapiszę znowu grę, nie mam pewności, czy odpowiednio przejdę pod tym statkiem kosmicznym. No i ten gra z łopatą. On oczywiście może nas zaatakować, ale pamiętajcie, on jest fioletowy, a to oznacza, że on, jeżeli się od niego oddalimy, to da nam spokój. Więc możemy go próbować obejść, możemy oberwać oczywiście. Jak widzicie, ale nie walczcie. Po prostu przejdźcie naprzód. I stójcie na tym przycisku. To jest ostatnia czynność, którą wykonuje ten gra w poziomie. On już nie ma tu nic do roboty, wracamy do tych, którzy zostali, no jeszcze tak na początku poziomu. Otóż, teraz poruszamy się tym grantem, który zebrał nam Jojo. Idziemy nim do megafonu. Ale on tych rękawic nie zbierze. Tak, to jest całkiem ciekawy fragment, bo musimy odpowiednio dobrać nasze, wiadomo, nasze czynności. Otóż musimy tak dać grantowi z mieczem Jojo, żeby on stanął na tym zielonym przycisku.
Na chwilę go na niego naciskamy. On właśnie tutaj przechodzi. Stoi i daje nam przejść. Oczywiście nieświadomie daje nam przejść. Damy teraz to wszędzie, słychać te gejzery z kwasem. Okej, okay, przejdźcie na górę i czekajcie tutaj. Za chwilę opuścimy te zielone piramidy. Okej, okay, ta dwójka wejdzie w tej chwili dokładnie na ten checkpoint. Otóż może dacie moment, kiedy wejdziecie na ten checkpoint za wcześnie. Więc musicie uważać. No i też, jeszcze jedno. Znowu jest ten moment, kiedy jesteśmy w zasięgu grantów, które są poza naszym zasięgiem. Widzicie? Jesteśmy atakowani. Dopiero teraz możemy bezpiecznie zaliczyć kolejną część tego poziomu. Tak, po prostu przechodźcie naprzód. Nie stójcie, nie myślcie o tym nawet. Kamienie szybko spadają. Okej, okay, to jest ten zielony przycisk, którego szukaliśmy. Okej, okay, wstecz. I naturalnie nie zbierajcie jeszcze dopalacza nietykalności. Czekajcie tuż przy nim, przy tych pomarańczowych piramidach. Tak, to może być dość ciekawy moment. Jest to wąska ścieżka, nad którą nam właśnie leci statek kosmiczny. No i popełniając błąd możemy zabić naszego granta, bo właśnie myślałem, że już zginę. Znaczy on zginie, nie ja naturalnie. Okej, okay, pierwszy przeszedł bezpiecznie. Aha, no pamiętajcie, żeby oba granty z rękawicami przeszły przez pomarańczowe piramidy, kiedy są one obniżone. To też może być dość ciekawy błąd, który możemy popełnić, który by uniemożliwił przejście poziomu. A po tym kresokie chyba nic nie ma ciekawego, więc przejdźmy naprzód. Ok, jeden z naszych grantów poświęca rękawice. Przechodzi górą. Czekasz, ten głaz się przetoczy. I odnajduje kolejny pomarańczowy przełącznik. Okej, lećmy wstecz. No i co teraz? Ja do końca pamiętam ten poziom. Ale jak się nie mylę, tak, teraz ta dwójka chyba musi stanąć na tych zielonych przyciskach. Okej, wracamy do naszego granta, który czekał przy dopalaczu nietykalności. Teraz go zbieramy. Bez niego nie ma szans na ucieczkę. Może jednak jest. Widzicie, ale nie to, że nie obezwali, nie mam pojęcia jakim sonem, ale no to czasami zdarza się. No naprawdę rzadko się to zdarza, że w ogóle nie obezwiecie od tych gratów z mieczami. Musielibyście działać w niezłym tempie. No i nieźle dobrać się właśnie kropki, nieźle obrać się odpowiednią ścieżkę. Okej, okay, to jest kolejny całkiem trudny moment. Znowu zapiszę grę. Otóż ten grant będzie tak operował srebrnym i czerwonym przyciskiem, żeby ta dwójka mogła przez te piramidy przejść. I to jest, jak mówię, to jest całkiem trudny moment, całkiem ciekawy. Więc spróbujmy. Najpierw naciskamy na srebrny przycisk naturalnie.
Jeden gracz przechodzi na dokładnie to pole. Zaraz zobaczycie czemu. Właśnie z tego powodu, że te dwie piramidy się tuż przed końcem podnoszą, więc trzeba na to pole iść konkretnie. No i tak, w czasie, kiedy ten gracz przechodzi przez zęby piramidy, my musimy tego granta rozkazać mu przejść na czerwony przycisk. Tak, o tym czerwonym przycisku naprawdę nie można zapomnieć. Okej, okay, powoli zbliżamy się do końca tego poziomu. Okej, okay, kolejny moment, gdzie zapiszę grę, bo nie jestem pewien, czy tutaj wszystko dobrze rozegra. Tak, ten gracz zabiera bumerang.